Cześć! witajcie te tajlingowe dziadzia. Kolejna paczka, nie wiem od kogo, nie mam pojęcia. Kilka osób do mnie pisało, jeżeli chodzi o paczki, kurczę, yy, jedni wysłali od razu, drudzy... I nie to, żebym narzekał, tylko chodzi o to, że nie jestem w stanie zapamiętać, naprawdę, przepraszam. Ale z tego, co pamiętam, paczkomat był też opisany Volt Polska. Nie wiem, co jest 5, nie wiem, co jest grane. Otwieram i patrzę. Tak czy tak, dziękuję tej osobie za paczuszkę. Co my tu mamy? CarLab TFR. A, to już kojarzę kolegę. Przepraszam, mam gdzieś wiadomości. W wiadomościach na Messengerze do mnie napisał. Dziękuję Ci, kolego. I Clintil, TFR. Czyli co? I z tego się leje? Tak, leje się z tego. I klej paskudnie już puszcza. O, będzie mocny. Żebym zrobił porównanie i sprawdził te produkty. Dobrze. Sprawdzimy super. Kiedy się filmy pojawią? Z racji, że są to te afery, u mnie. Koniec grudnia, dzisiaj jest 17-16. Na następną zimę lub po zimie, kurczę. No, najlepiej nie wiem, jak będzie wolny czas. Bo no, wiadomo, jak to jest. Może i w tę zimę jeszcze. Będę chciał sprawdzić na aucie, na moim, które na którym testuję szampon. Chcę sprawdzić na ile. Szampon z dodatkiem kwarcu, powiedzmy, daje wymierne efekty, jeżeli chodzi o domywanie i zabezpieczenie. I na chwilę obecną jest dobrze. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Jaki szampon? Wszystko się okaże. I będę chciał sprawdzić na ocie, które ma powłoki. Czyli będzie na czym testować. Najlepiej na białym. Tu są różne, różniaste powłoki. Powłoki, które są lekkie, można bardziej bym powiedział, silanty. Są powłoki, które są naprawdę. Yy, mocnymi zawodnikami, a szczególnie tu na masce, i szczególnie na tym butniku, ale to się wszystko okaże. Tak czy tak, kolego, dziękuję Ci bardzo i na pewno będę chciał popełnić czyli, znaczy może porównanie to jest yy, źle powiedziane będę chciał przetestować sobie produkty, yy, tak naprawdę yy, na ile rzeczywiście yy, zdejmują ten pierwszy brud, czyli taki typowy prełoż. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!